Witajcie, nazywam się Kamil Lepianko i dziś opowiem Wam, jak wyglądają poszczególne etapy naprawy agregatu G3512E dla OSM Piątnicy. Aby przygotować agregat do serwisu w pierwszej kolejności, jeszcze w zakładzie produkcyjnym, należy zdemontować silnik i prądnicę oraz przewieźć je w miejsce serwisu. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica jest posiadaczem trzech gazowych generatorów Caterpillar, dwóch modeli G3512E oraz jednego modelu G3516H o łącznej mocy 4 MW energii elektrycznej. W tym roku po przepracowaniu 60 tysięcy motogodzin przeprowadziliśmy remont główny agregatu G3512E. W kolejnych etapach pracownicy serwisu Enerii muszą zdemontować podzespoły silnika, w tym turbosprężarkę, instalację elektryczną, napęd rozrządu, układ korbowo-tłokowy, tuleje cylindrów oraz wał korbowy z bloku silnika. Wszystkie te zabiegi mają na celu sprawdzenie wszystkich elementów generatora, które mogą wymagać naprawy. W następnym etapie prac nasi serwisanci sprawdzają blok silnika oraz jego pozostałe elementy w celu ewentualnych napraw. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych napraw w kolejności odwrotnej niż demontaż, każdy element silnika wraca na swoje miejsce. Wszystkie ułożyskowane podzespoły silnika zostają złożone przy użyciu nowych łożysk ślizgowych zgodnie z zachowaniem procedur serwisowych CAT. Ostatnim etapem składania silnika jest montaż prądnicy i jej osiowanie. Wszystkie elementy są na swoim miejscu, a silnik jest złożony, następuje transport sprzętu z powrotem do OSM Piątnica. Na miejscu ustawiamy silnik w pomieszczeniu agregatu, uruchamiamy go i sprawdzamy jego poprawne działanie. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że tym filmem przybliżyliśmy Wam fazy remontu agregatów w Enerii. Do zobaczenia!